Dokładnie w dniu 10. rocznicy śmierci Romana Landowskiego tczewscy regionaliści wraz z mieszkańcami miasta uczcili pamięć tego związanego z Kociewiem pisarza i animatora kultury. Jedna matka nas wszystkich kolebała, pokłoń nasza w las, tobie Polsko chwała. Spotkanie rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu Kociewia. Potem przypomniano, kim był dla naszego regionu Roman Landowski, pisarz, animator kultury. To była symboliczna manifestacja miłośników Kociewia, tych, którzy są świadomi swoich korzeni, czy też mają poczucie przynależności do regionu, w którym mieszkają. Warto wykorzystać taki obiekt małej architektury, jakim jest ławeczka Landowskiego, do pewnej manifestacji, spotkania regionalne, więc kwestia zamanifestowania naszego tożsamości regionalnej kociewskiej. Stąd zarodził się pomysł takiego właśnie spotkania kociewiacy u Landowskiego, czyli spotkania, taki trochę happening przy ławeczce Landowskiego, który się tutaj znajduje na Starym Mieście w Tczewie. W zamyśle organizatorów happeningu, członków kociewskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, spotkanie przy ławeczce na ulicy Jarosława Dąbrowskiego otworzyło cykl wydarzeń organizowanych w ramach 11. nadwiślańskich spotkań regionalnych. Była rodzina pana Romana, byli działacze regionalni z różnych organizacji, byli też po prostu zwykli ludzie, którzy tu przyszli zamanifestować, kilkadziesiąt osób. A potem udaliśmy się do Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie dyskutowaliśmy o, jak to padło, chyba ważniejszym dziecku pana Romana, czyli, poza oczywiście rodzonymi, czyli Kociewski Magazyn Regionalny. Biblioteka jest wydawcą, tam się znajduje Kociewski Kantor Edytorski. I właśnie dyskusja jakby toczyła się na temat pewnego dziedzictwa, pewnej przyszłości. Oczywiście dziedzictwo, pewne podsumowanie, co w Kociewskim Magazynie było. Padła ważna deklaracja, że niedługo setny numer i przy okazji tego setnego numeru pojawią się też w samym Kociewskim Magazynie pewne takie podsumowania, pewne takie refleksje byłych autorów, naukowców na jego temat. Natomiast myślę, że ciekawszą rzeczą była kwestia, co dalej, gdzie ten Kociewski Magazyn zmierza. Głosy były różne, ta rozmowa bardzo ciekawa, prawie półtora godzinna i mam nadzieję, że redakcji i jakby wydawcy Kociewskiego Magazynu przysporzyła, tak też deklarowali wczoraj, wielu refleksji właśnie na tym, w jaką stronę Kociewski Magazyn Regionalny ma zmierzać.